Witajcie, witajcie w nowym filmie na kanale. Dzisiaj film z oceny nowego polskiego TDK, jakim jest NC70 Błyskawica, czyli w skrócie Błyskawica. Minimalny damage to jest 722. Sporo, to jest bardzo dużo. Znaczy, bardzo dużo, sporo. Czekajcie, spójrzmy na przykład na taką lodówę. Minimalny... Co? No... Nie rozumiem tego. Już tego nie rozumiem. No zobaczmy taką jagodę, ale ja chyba jagody nie mam. No nie. Dobra, trudno. Ale my dzisiaj zajmujemy się błyskawicą. A więc przechodzimy do rundy. Dobra. Tutaj mamy Manticore i Sheridana. Nie, no nie wierzę, Sheridan. Fosz po poprawkach. Jak chcecie omówienie tego update'u nowego, tego nowego update'u, który wyszedł do WOTA, czyli gdzie właśnie była błyskawica, poprawki do Fosza oraz poprawki do TZ7, to zostawcie pod tym filmem pięć łapek w górę. Ja nie wiem, czy błyskawica tak powinna kampić. Tam jest Batchat, ale go nie widzę za bardzo. IMX30B. Ale go nie... Nie no, Maus, bratku. Dostał? 278. Tam jest 57 heavy za kamieniami. Jedzie tam teraz AMX. Tam mamy Mausa. Nasz STB-k nie wiadomo co robi. Dziwnie kręci się. Dobra, nie wnikajmy na tego STB-ka. Zajmijmy się tym Mausem. Ten Maus, nie wiem. Nie no, jeszcze przetrącił drzewo tam, gdzie był ten Maus. Nie no. Tam jest też Maus. A to za kamyczkami. O, jest Maus, jest Maus. Też już za kamyczkami. O, Manticora. No i... No i nie przesnajpiłem. Mogło to lepiej wyglądać. A jadę po tą Manticore chyba, chociaż tam teoretycznie było to Hori, ale tam coś mamy zamiast Manticora i ktoś jeszcze. Tam jest Fosz. Teraz robię delikatną odwrótkę i sprawdźmy. Nie no, tego Fosza nie ma strzału. Jadę z moim Foszem na Manticora i Progetto. Manticora podświetlono, Progetto jeszcze nie. Dobrze, jeźdź tam Foszu, jedź. A nie, to z Centurion tu jest. Z Centurion, a nie. A, no ale też Progetto. Sorry, Fosz. Dobra, nie, oni się wycofali. Foszu.
Została ta Manticora, mouse i tak dalej. W sumie. A ja w tej bitwie zrobiłem tylko 278 uszkodzeń. Nie no, profit, nie? Zabiję. No, jeden frag, 507 uszkodzeń i jeden frag. No i zajęliśmy prawie ostatnie miejsce. PogChamp. I zaczynamy kolejną rundę. Bo one mnie jeszcze we dwójkę obkrążą i dopiero będzie. Jak mnie obkrążą. Tam są. Patrz, i kapujemy. Dlaczego kapowanie nie działa? A, bo to nasz szabas. Ha, bo my mamy się bronić. Dobra. To tak trzeba sobie tu podjechać. Dostałem od tej WZ-y. Przeładujemy na hajki. A ja dostałem od tej WZ z hita. Nie no, fajnie. Fajnie, fajnie. Błyskawica. Ja nie wiem, co ta błyskawica robi. Tak trochę. O, ebr. Ja nie chcę Ebra strzelać. Ja jadę na tą błyskawicę. Teoretycznie. Patrz, sklejka. Sklejka. Dobrze. To właśnie o to miało mi chodzić, mniej więcej. Nie no, nie wiesz. O kurde, ej, bo tam jest T50. No co robisz, typie? Ja no, głupi jesteś. Dobra. Przeładowuję się na hity. Albo tak zwane APC-ry. Goldowe pociski, może tak? No i po co ja się przeładowywałem na te goldy? Sorry. Też chciałem w niego jagodę strzelić. Jakbyś nie wiedziała. No świetnie w tej bitwie, tylko tak mało obrażeń. Aha. Myślę. Będę gonić Ebra. No to Stelte i Ebr. Jadę gonić Ebra. I się posuń się, jadę gonić Ebra. No nie, ja miałem gonić Ebra, geniusze. No to będę gonić. No co robisz? Ja będę w takim razie gonić te stolte. Gonić te stolte trzeba. Chyba nie. Gdzie on jest? O, to jest pytanie, gdzie jest ten. To jest stolte. Bo ja go chciałem pogonić trochę. O, jesteś! Mój słodziutki.
Patrz. Patrz go. No i pięknie. No i jazda. Jedziemy naszą błyskawicą po innych graczy. TVP-ek odbite. Odbity, odbity. 60 TP. Nie no, już od ISA 4 dostałem. Pog. A ten 60 TP gdzieś tam kampi. A gdzie ja dostałem od tego ISA? A ja nawet nie wiem, gdzie ja dostałem od tego ISA. Gdzieś musiałem na pewno dostać. 60 TP, 1. Stamtąd strzela esetka. Nie no, co robisz, E3? Zgodzina? Nie, to nie zgodzina. Dawaj, E3. Idź tam w nią. Dobrze, 831 obrażeń już. Dosyć sporo. W sumie nie. Nie mam tu za bardzo. Gdzie ona mnie przybija? Też w dolną płytę. Ale nie dostałem. To też nie mogę się delikatnie skontować. Nie wiem, to 60 tak się kontować nie trafi. O. No dodałem strzałką i za zero. Jestem w stanie przybić go. Ładny kąt. Pewnie nie. No i 60 TP mnie wykończyło. Pierwsza przegrana bitwa. O właśnie, to też jest dosyć fajne. Czyli stąd się wychyliło. No sorry, byłem skupiony na... ISA 4. No ale zdarza się. Dobra. Kolejna bitwa błyskawicą. Patrzmy, ja to zobaczę. Teraz może i wygramy. Jadę do miasta. Może coś działo w tym mieście. Kolej dojedzie E5, BZ7, Object. Zostałem podświetlony przez Ebro. Tam jest dodatkowy gram snipe i błyskawica gram snipe. Jadę taką drogą inną niż gdybym miał jechać. Object 277. Nie przebił. Dobra. Cofam. Tu. Jak to? Odbiłem raz, dostałem tu i wydano płytę. Z hita i apetera. Bo z hita to na pewno wiadomo, że to czeka. Czytam, kto tam jest wysokie, a piąta daje mi przyjąć. Sorry, sorry. Przestań, czwórko. Nie no, świetnie. Stałem jeszcze tej wysokie, tak? No nie, możemy jeszcze zasunąć. Kocham cię. Odbyt 75. Nie no, dzięki, E4. Bardzo cię lubię. Nie no, fajnie. Ale to byłoby na tyle, widzowie. Jeśli wam się... jeśli wam się spodobało, strzelcie łapkę i subika. I w sumie to tyle. A jak chcecie jakimś innym czołgiem, żebyśmy zagrali, to piszcie w komentarzu. Możemy PZM7 po poprawkach. Na przykład proponuję. Piszcie po prostu w komentarzach i cześć.